zobaczyłam hasło konkursu, od razu mnie to zmotywowało do działania. Nasz konkurs ma już 20 lat. Przez ten czas nadesłano na niego ponad 30 tysięcy prac. I co ważne, to nie jest konkurs antyaborcyjny. To konkurs o pięknie życia. Młodymi ludźmi kierowały różne motywacje. Chcieliśmy też uratować życie osób bezbronnych. Chcę pisać o rzeczach ważnych. Chcę robić to, w czym jestem dobra i dzielić się tym z innymi. A jeśli przy okazji dam swoją pracą do myślenia, to tym lepiej. Czasem motywację do pracy przynosiło samo życie. Nagraliśmy ten film dlatego, że w tamtym roku dziewczyna napisała do nas z Białegostoku, że dzięki temu filmu nie usunęła dziecka. To jak to usłyszeliśmy, to po prostu powiedzieliśmy, robimy kolejny. A najczęściej młodzi ludzie znajdowali inspirację w swoich rodzinach. Pomyślałem, że opiszę historię mojej rodziny. Z cichą nadzieją, że ktoś ją przeczyta i postąpi słusznie. Tak jak moi rodzice, dzięki którym tutaj jestem. Bohaterką mojego filmu jest mała Zosia, dziewczynka z zespołem Downa. Cieszę się, że mogłam przez ten film pokazać szerszej grupie odbiorców, że postawa za życiem bywa często wyzwaniem i trudem, ale jak widać, można temu podołać, byle z miłością. Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w naszym pozytywnym, prolife'owym konkursie Pomóż ocalić życie bezbronnemu. Adresujemy go do uczniów od klasy 4 szkoły podstawowej aż do maturzystów. Możecie dać wyraz waszej miłości do życia i podzielić się swoimi talentami w 3 kategoriach artystycznych: plastycznej, literackiej i multimedialnej. Czekamy na wasze opowiadania, listy, reportaże, obrazy, szkice, gry komputerowe, teledyski, piosenki i wszystko, co wam jeszcze przyjdzie do głowy. Szczegóły i wszelkie informacje praktyczne znajdziecie na naszej stronie internetowej konkurs.pro-life.pl. Zapraszamy! Przez taki właśnie konkurs czy filmik można uratować życie naprawdę bardzo wielu osób. Oprócz tego, że temat był bardzo poważny, to dobrze się bawiliśmy. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, ponieważ myślę, że takich historii jest dużo więcej. I kto wie, może to ty pomożesz ocalić życie bezbronnemu. Bardzo fajny konkurs, ekstra nagrody. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.